Hej, siemanko guys, z tej strony Rugarik95, a dzisiaj prezentuję wam poradnik na temat broni, jaką jest 5.7. Party time. Może na początek przejdę do kilku przydatnych informacji, o które na pewno musicie zadbać grając 5.7. Kosztuje ona $500 i jest najczęściej używaną bronią na eko. Oczywiście jest dostępna tylko po stronie antyterrorystów, w magazynku posiada 20 amunicji i 100 w zapasie. Jest to ogromna ilość amunicji, jeżeli chodzi o pistolety i praktycznie nie do zmarnowania. Oczywiście strzela ogniem półautomatycznym, a jej rate of fire to 400 RPM. Czas reloadu tej broni to jest 2,2 sekundy w CSGO. Ciekawostką jest to, że jest to najkrócej ze wszystkich serii w Counter-Strike'a. Jest to krócej od Counter-Strike'a GS Source'a i Counter-Strike'a 1.6 i Condition Zero. Oczywiście movement speed w Counter-Strike'u Global Offensive to 240, czyli o 10 mniejszy niż z nożem, a jej recoil control jest oceniany na 69% w skali CSGO, więc jest to bardzo, bardzo, bardzo dobry pistolet. Oczywiście penetracja pancerza to 91,15%. Nie ma lepszego sposobu na sprawdzenie faktycznego damage'u dla swojej broni, jak sprawdzenie jej samemu. Czyli wchodzimy sobie na mapkę z botami i tak jak ja, sprawdzamy sobie, jaka będzie najlepsza odległość do strzelania w naszych przeciwników właśnie z broni, jaką jest 5.7. Oczywiście 5.7 jest to broń używana na bliski dystans i na daleki, również się sprawdza, jednak na bliski dystans jednym strzałem potrafimy zabić w głowę. Pewnie właśnie gdzieś teraz w rogu ekranu wyświetla wam się tabela wartości zadawanego damage'u z 5.7, dzięki czemu będziecie mogli sami określić sobie odległości, z jakich chcecie strzelać i z jakich będziecie używać tej broni. Także, sami zobaczycie, że na średni i bliski dystans 5.7 jednym strzałem zabija w głowie, a na daleki dystans jednym strzałem w głowę plus jednym strzałem w ciało. Czasami to nie starczy, czasami starcza. Na pewno jest to bardzo, bardzo dobra broń, jeżeli chodzi o bliski i średni dystans. Jeżeli chodzi o ustawienie z 5.7, jest to idealna broń, tak jak już wcześniej wspomniałem, na bliski dystans, ale jest również idealna na rusze. I możemy sobie idealnie zrushować po fleszu, zabić dwóch, trzech przeciwników, cofnąć z bronią, wyrzucić ją naszemu zawodnikowi, jeżeli mamy low HP, jeżeli nie, to dokończyć robotę samemu i bardzo łatwo zdobywać te fragi podczas rusha. Oczywiście musimy to robić bardzo umiejętnie i bardzo, bardzo, bardzo rzadko, ponieważ zazwyczaj nasi przeciwnicy czekają po prostu na ten rush, kiedy wiedzą, że mamy rundę ekologiczną. I już ostatnia część poradnika, czyli co do ustawienia z 5.7. Na daleko najlepiej pikować, tak jak widzicie właśnie teraz to na filmie. Wychylać się, cofać. Może ustrzelimy jakąś głowę i to 95 HP naszemu przeciwnikowi zabierzemy i może dodatkowo go jeszcze dobijemy. Także jest naprawdę bardzo, bardzo silną bronią, jeżeli chodzi o 5.7. Na blisko oczywiście wcelowujemy się i również strajfujemy lewo-prawo, aby jak najszybciej zabić naszego przeciwnika. Staramy się celować w głowę, bądź walimy po prostu full auto w przeciwnika, który wychyla na nas, bądź nawet nie spodziewa się nas w danej pozycji. Oczywiście trzeba zachowywać się sneaky beaky like, czyli musimy jak najszybciej zabić tego przeciwnika. Najlepiej jakoś rushujemy, wchodzimy mu na plecy, wychylamy po fleszu. Bardzo, bardzo fajnie można to zrobić na jednej z wielu map. Oczywiście odsyłam was do pop fleszy, które możecie znaleźć również na moim kanale i dzięki wam bardzo za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że wam się spodobało i docenicie ten filmik i wbijemy pod tym filmikiem tym razem 300 łapek w górę. Wpadajcie na Facebooka do mnie, tam również macie wiele informacji na temat moich następnych filmów i na temat live'ów i wszystkiego innego. Dzięki wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się, na razie, siemanko, peace!